Cześć, hej starzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z cyklu gry Payday 2. Moi drodzy, kolejna misja, którą będziemy chcieli wam zaprezentować, jest to misja serii Transport. Tą serię już jakiś czas temu wam mieliśmy okazję prezentować na poziomie trudności w ten czas Deadwish. Jeszcze tej misji nie wykonywaliśmy na poziomie trudności Death Sentence z opcją Wandao. W związku z tym postanowiliśmy przez kilka najbliższych odcinków, że właśnie ta misja, ta seria będzie naszym priorytetem. Przede wszystkim będziemy chcieli teraz wykonać wszystkie misje, które są dostępne w grze Payday 2 właśnie z tej serii. Pierwsza, która idzie na pierwszy ogień, jest to misja o nazwie Downtown. Oczywiście działamy na najwyższym poziomie trudności z opcją One Downa, z tym tylko, że przede wszystkim tu będziemy się koncentrowali na speedrunie. Czyli ja wspólnie z Cartmanem jesteśmy przygotowani typowo pod One Downa, natomiast chłopaki są przygotowani, mają tak zmodyfikowanego builda, że są przygotowani pod jak najszybsze otworzenie zawartości samochodów, do których się musimy dostać, czyli mają piłę, mają C4. Po wysadzeniu pojazdów, po spiłowaniu, jak najszybciej staramy się wziąć te paczki, przynieść bezpieczne miejsce i oczekujemy na escape'a. Mam nadzieję, że nam się to uda. Oczywiście działamy w 4 osoby wspólnie z graczem Cartman. Cześć Cartman. Hej. Z Jakubem. Hej Jakub. Cześć, cześć. I Maddoxem. Cześć Maddox. Cześć. No to panowie, zaczynamy. Słuchajcie, to jest już nasza druga próba, tak naprawdę. Mam nadzieję, że już to będzie ostatnia próba. Tym razem nam ta misja wyjdzie. W assetsach wykupujemy sobie Dr. Buggy, wykupujemy sobie Ammo Buggy. Jeszcze Cartman wziął Expert Drivera i siedziałem na głośno. Ten Expert Driver daje mam gwarancję tego, że po zakończeniu misji nie będziemy mieli dodatkowo escape'a, tak? Nie ma wypadku, nie ma escape'a. W związku z tym dobrze było, żeby właśnie jedna osoba takiego killa miała. No i my tu skupiamy się przede wszystkim na wybiciu wszystkich biorę tą z tyłu ochraniarzy. No i później będziemy się skupiali na zorganizowaniu konwersji, jeśli nam się to uda w miarę szybko. Uparty buldożer, no. Otworzone jest już pierwsze. Dobra, teraz tak. Tutaj musimy jak najszybciej przenosić te paczki. Dwie paczki już są zebrane. Wrzucaj tu Cartman i już czekamy na kolejne. Leżę. U mnie jest wszystko otwarte. Dobra, okej. Trzecia paczka, jeszcze dwie paczki, jeszcze dwie paczki. Jeszcze jedna. Ej, bulldozer jest w tym. Musicie na blisko podnieść. Podnieś mnie szybko, Jakub, dobra. A, zdążyłem jeszcze apteczkę wziąć. Podnieś jeszcze raz. Cartman. Wszystko. Dobra, dzięki. Okej. Okej, zawijam się. I teraz szybko na górę z tymi paczkami. Ktoś potrzebuje apteczkę? Ja, ale sobie wezmę. Podnoszę. Dobra. Okej. Komplet, tak? 5 paczek wymaganych. Mamy komplet, ci przenosimy do góry. No i teraz co? Pytanie, z której strony będziemy mieli tego escape'a? Czy z naszej, czy... Aha! Moz jest od lewej teraz. Tym razem. Także musimy chyba tutaj te paczki na razie utrzymać. Wszystkie wzięte? Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak. Minimum mamy. No i zobaczymy, gdzie nam się teraz uda ucieczka. Jak z apteczkami stoimy? Cartman, masz tutaj. Cartman, rozstaw tam na moście apteczki, gdyby była potrzeba. Tam na końcu możesz jedną rozstawić. I tutaj bliżej drugą. Zawsze na tych placach można te miny porozkładać. Jeszcze jednego murzyna mam. Na dole mamy. Góra, druga strona. Zawiam się. Ja
Teraz tak, przejście, tutaj możemy schodami. Ale schodami nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, nie, schodami nie. Schodami nie, musimy tutaj się przedostać. Tędy, przerzucamy na te schody. Od razu. Chodźcie, chodźcie, panowie. Jedno się jest. Maddox, dobra, przerzucam się kolejne. Wszystko mamy? Wszystko, tak? Podnoszę. Okej. Okay. Zaskakujemy. Mam szary. Ja rozkładam apteczkę. Tu macie na schodach. Okej. Okay. Dobra, kolejna poszła. Torba. I kolejna piąta dalej, lecę po nią. Dobra, mamy komplet. Podniosę cię. Raz, dwa, trzy, cztery. Gdzie piąta torba? Tam, już koniec. Piąta, aha, mamy, okej, okay, dobra, super. No jest, K-Pick. No i moi drodzy, kolejna misja, słuchajcie, z głowy. No jest to misja dość szybka, tak. Jeśli jesteśmy dobrze zorganizowani, przygotowani, każdy wie, co ma robić, to w ciągu kilku minut tę misję możemy wykonać, nawet na poziomie trudności najwyższym. I tak jak mówię, przede wszystkim C4 w odpowiedniej ilości, ulepszone w skillach, muszą mieć dwie osoby co najmniej po 6 C4, 4 samochody, 1, 4 samochody, drugi C4, 4 samochody, 4 C4, 1 samochód, 4 C4, drugi samochód, plus ostatni samochód dzielony przez dwóch graczy, czyli po dwie pozostałe C4 na osobę, dwie osoby piła, no i oczywiście expert driver, ewentualnie, jeśli nie chcemy, po zakończeniu misji mieć dodatkowo wypadku, tak, losowo wygenerowanego, bo oczywiście escape nam się pojawia całkowicie losowo. Także dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka z cyklu gry Payday 2. Jakubowi gratuluję sejfu. No i do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.